Witam wszystkich, ja jestem Ghost, to jest 18 odcinek Let's Play Stalker Zew w Grypeci. W tym odcinku pójdziemy sobie kupić nowy egzoszkielet, ponieważ ten egzoszkielet, jak wspomniałem w ostatnim odcinku, nadaje się co najwyżej do śmietnika. Pokażę wam dlaczego. Weźmiemy sobie... czym one się różnią? Ten jest lepszy. Weźmiemy sobie coś na zapas, tak? Bo jak zdejmiemy ten, to warto by coś mieć na sobie, sobie na dupę założyć. Z gołymi gaciami nie biegać. Jo, w sumie to wam nie pokażę dlaczego, bo nie mam za bardzo jak. Otóż no wybrałem złe ulepszenie i nie mogę zamontować serwomotorów, które są mi potrzebne, aby mógł biegać. I taka lipa jest z tego powodu. 83 tysiące spokojnie starczy nam na nowy. Jeszcze mamy na sprzedaż jakieś artefakty. Co to robi? Co robi ten artefakt? Dobra, to jest na sprzedaż. To też jest na sprzedaż. Ten sobie zostawiam i... ten na razie sobie też zostawię. Sprzedaj. I jeszcze mamy taki detektor też na sprzedaż. Kupimy sobie może jakąś amunicję. Stać nas, mam nadzieję, nie pamiętam ile w sumie egzoszkielet kosztował. Nie wiem, że się gdzieś dorobi, pójdzie się po jakieś artefakty i będzie dzia. Jeszcze sobie naprawimy nasz sprzęt. Yo, elo, eloszka, siemanko. Napraw. Spluwę też. I strzelbę może też, dobra. W tym kombinezonie nie mamy, widzę, żadnych miejsc na artefakty, więc sobie ich nie założymy. Ile za poprowadzenie do Skadowska? 1000 do tyłu. Niedawno w zonie nastąpiła emisja. To dobrze. Artefakty powinny się pojawić na nowo, co oznacza kolejne pieniążki do naszej kieszeni. Czym tym razem powita nas ekran ładowania? Barką Noego, u którego bodajże jeszcze nie byłem w tej serii, bo nie było ku temu okazji. Taka okazja nadarzy się już całkiem niedługo. No może nie tak całkiem niedługo, ale w przyszłości. Wybierzemy się do niego w pewnym celu, niezbyt przyjemnym dla niego, ale nie będę może spoilerował. Zapalimy sobie światełko, zjemy sobie konserwę i wbijamy się do środka. Siema wszystkim! Dzień dobry. Jeden się przywitał. Udany chłopów. Chamy. Ty! Witam. Do ciebie. Chcę złożyć zamówienie. Egzoszkielet. Chcę, tak. Co? Nie mogę? Serio? 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 To jest jakiś żart, czy co? Czy co? Ja chcę zamówić egzoszkielet. Serio? Serio? Kurwa mać. Ja pierdolę. Słucham. Egzoszkielet. Cieciu karmazyński. W dupę, kurwa. Przepraszam, troszkę się uniosłem, gdyż właśnie uświadomiłem sobie, że wyrąbałem w kosmos jedyny egzoszkielet, jaki miałem. I okazuje się, że nie mogę mieć nowego. Co mnie trochę zdenerwowało i chyba wczytam grę, bo chcę go mieć. Nawet nie działającego tak, jak powinien. Jaka bieda, o matko. Wczytaj grę, kiedy mam jeszcze egzoszkielet? Nie mam. Jaka lipa. Dobra, trudno, nie będzie. Jaka mega lipa. Teraz się zawiodłem na tej grze. O, jest. Nie. Walaj się. Nie, no ja nie ogarniam tej gry. Teraz się zdenerwowałem. Możemy iść do Noego po kompas. Po artefakt zwany kompasem. Nie chcę mi się iść do żadnego Noego, ja chcę mój egzoszkielet. Cieciu, idę do ciebie. Tym razem masz mi sprzedać ten egzoszkielet, inaczej ci zrobię krzywdę. Kurczę.
Mogę sobie zamówić wzmocniony kombinezon. W dupie mam wzmocniony kombinezon. Wsadź sobie go, ja chcę egzoszkielet. Jaka bieda, naprawdę. Jaka bieda. Mam pomysł, który będzie trochę karkołomny, ale... Dobra, tutaj może przerwiemy ten odcinek i o moim pomyśle się dowiecie, kiedy odcinek się wznowi. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, jesteśmy. Nastąpiła tutaj mała magia kina. Jesteśmy w innej lokacji. Otóż wczytałem sobie poprzedni zapis gry przed tym, jak zmodyfikowałem mój egzoszkielet i jeszcze raz przeszedłem te kilka misji, które były w ostatnich odcinkach. Także w tym momencie mam nieulepszony egzoszkielet. Właściwie to nawet nie mam go na sobie, został tam w skrzynce. Zadanie dla naukowców, które robiliśmy w ostatnim odcinku, czyli badania nad anomaliami, już oddałem. Idziemy teraz po następne zadanie dla naukowców. Powoli zbliżamy się do tego zadania, o które chodziło mi od samego początku, czyli wyprawa do Jupitera po dokumenty. W następnym odcinku prawdopodobnie już to zadanie robić będziemy. Cześć. Hej. Dobra, pogadajmy sobie z nim. Witam, miło widzieć w bunkrze nową twarz. Przenoszę nowiny. Tak, słucham. Miałeś rację, mutanty nie dawały nam ani chwilę spokoju, kiedy robiliśmy pomiary, bla, bla, bla. Co? Moja hipoteza się potwierdziła, bla, bla, bla. Możesz mówić konkretnie, bla, bla, bla. To domysły, bla, bla. Hipoteza, tak, takie sprawy. Że ten, że tam i tak dalej. Jak można to sprawdzić, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. I dobra, naszym zadaniem jest udać się do anomalii ognistej obok zakładów Jupiter. Postawimy tam... Co tam postawimy? Skaner jakiś pewnie. Tak. I musimy przekonać się, czy w momencie, kiedy będziemy sobie tym skanowem operować, zaczną nas atakować mutanty, bo taka jest też hipoteza Oziorskiego, że wszelakie te takie dziwne skanery przywołują mutanty. I czy to prawda, czy nie, za chwilę się przekonamy. Ominiemy te krzaki. Tam zawsze czyha na nas niebezpieczeństwo. Skulone snorki wyskakujące znikąd. I niewidzialne pijawki. Również wyskakujące znikąd. Tu jest schowek. Olać ten schowek. Wtedy to warto by wyjąć broń. Ładne drzewo. Takie artystyczne. Nie ma skulonych snorków, na szczęście. Tutaj często są zombie, ale jak widać swarciliśmy i dzisiaj droga w to miejsce okazała się przyjemna. Jest już nasza anomalia, w której miliard razy już byliśmy. Znowu przynosimy do jakiś szmelc. Ostatnio też zostawiliśmy, tam nawet go widać stąd. Jakiś miernik, czy co to jest, nie wiem. Dla naukowców wyciągamy sobie detektor. O, hop, jest jakiś artefakt. Zaraz go sobie pochwycimy na sprzedaż. To jest meduza niestety. Trochę bieda, mało warty. Dobra, tutaj stawiamy nasz skaner. I musimy teraz bronić się przed atakującymi nas. Kurde, trochę się palimy tutaj. Mamy zły kombinezon. No nic. Musimy bronić się przed atakującymi nas mutantami. Mogłyby się te mutanty pospieszyć, bo stanie tutaj w tym kombinezonie negatywnie wpływa na naszą fryzurę, że tak powiem, i zdrowie ogólne, żywotność i tak dalej. Leci! Oby wpadł w anomalię. Yeah! Patrzcie teraz. Ciul. Trochę się rozczłonkował. A jego członek też się rozczłonkował. I znowu. Co jest? Czyżby się jakiś przypiekł? Jest. A Jezu, się przestraszyłem. Coś się stało. Otóż. Gin.
Fakt, tylko żeby mnie nie wepchnęli w anomalię, to jest ważne, żeby... Kurde, jak biją, noje. Czemu oni się nie spalili? Jak ja bym chciał tutaj przebiec bez detektora, to by nic za mnie nie zostało. A te gnoje oczywiście cudem ominęły anomalię i nie biją. Już mi pocisnęli. Co to jest? Kawałek snoru. Myślę, że artefakt. Dobra, dostał webshota konkretnej serii w twarz. No to nowy skaner jest ładniejszy. A kolejny się rozerwał. Rozrywkowe te snorki ostatnio. Dobra. Spadajmy stąd. O kurde. Klata przyleciała do nas piersiowa w snorkach. Oh yeah. Dobra. O, biło nas trochę. Niestety. Ale cóż. Bywa. Naprawimy sobie ten kombinezon przy okazji. Nie powinno być to drogie, bo ten kombinezon jest do dupy, więc jego naprawa jest tania. Pójdziemy sobie prosto do naukowców. Może prosto, nie tak całkiem prosto, a z ominięciem tych krzaków, w których zawsze siedzą skulone snorki. Nie chcę się z nimi bić. Tam na pewno są. Ja jestem pewien na 100%, że tam coś siedzi. Tam zawsze coś siedzi. Dlatego ominiemy te krzaki łukiem. Przejdziemy sobie przez torowisko i hop, tam już siedzą naukowcy, skuleni naukowcy. Wszyscy są skuleni. Oprócz tych dwóch kolesi. Oni się nie boją niczego. Co prawda pewnie zginą i nie wrócą do bazy, ale to szczegół. Wszyscy giną, tylko nie ja. Czasami można tak porobić, śledzić stalkerów, którzy wyszli z bazy. Te NPC właśnie mają takie dziwne ścieżki, łażą po całej mapie. Można za nimi iść i ich obserwować. I często jest tak, że padają trupem od jakichś śmiesznych mutantów. Na przykład chomiczki z kanału wyskoczą i ich zagryzą. A czasami wyciągną kontrolera skądś i też ich uwali, więc... Witam. Może być to interesujące. Właściwie to... Mogę u ciebie naprawić swój szmelt. 2000 za to, 1000 za to, tego nie używałem. I jeszcze czapka. O, można czapkę ulepszyć. Czy chcę ją ulepszyć? Nie, nie chcę jej ulepszyć. Tak jak założę egzoszkielet, to nie będę mógł z niej korzystać. Eloszka, przyniosłem ci twoje skanery. Daj mi 3000, dziękuję. Czy masz dla mnie pracę? Jest coś takiego? Yeah! Musimy poznać ostatnie osiągnięcia dokonane w fabryce Jupiter. Potrzebne nam są dokumenty techniczne. Dobra, poszukam ich. Ale poszukam ich w następnym odcinku. W tym odcinku jeszcze mamy do wykonania jedną misję. Otóż, pewnego razu, dawno, dawno temu, poszedłem uratować kolesia, który był w magazynach. I tam obok była grupa stalkerów monolitu. I ja ich olałem, a teraz pójdziemy do nich i weźmiemy sobie od nich zadanie. Jeżeli ktoś nie grał w poprzednie stalkery, wyjaśnię może, co to jest monolit, tak bez spoilerowania. Właściwie, no, postaram się mówić tak, żeby nie zaspoilerować. Co to za cholery się tam biją, nieważne. W fabryce, co ja gadam, w elektrowni jądrowej w Czarnobylu znajduje się spełniacz życzeń. To nie jest żaden spoiler, tego dowiadujemy się na początku pierwszej części, więc tak czy siak, nie jest to spoiler. I tego spełniacza życzeń bronią żołnierze monolitu. I oni są zawsze wrogo nastawieni. Tutaj mamy grupę żołnierzy monolitu, którzy nie są wrogo nastawieni. To jest taki ewenement, dlatego nas interesują. I pójdziemy sobie tutaj z nimi pogadać. Yo. Cześć, stalkerze, możesz nam pomóc. Co się stało? Musimy znaleźć ludzi. Nie pamiętamy, jak się tu znaleźliśmy, bla 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 i tak dalej. Niedaleko stąd jest baza stalkerów, mogę pozgadzać się na mapie. Sorry, nie mogę tam podejść, bo nas ubiją, więc ty możesz ich namówić, żeby nas przyjęli. Dobra, zgadzam się, idziemy do Janowa. Pogadamy z naszymi kumplami, żeby przyjęli monolitowców do siebie. I na tym polega całe zadanie. Problem w tym zadaniu jest taki, że ono bardzo lubi się bugować i
przed wykonaniem go do końca zapiszemy sobie grę i jeżeli ona nam się zbaguje, to już się nie odbaguje, nawet jak wczytamy i prawdopodobnie nie skończymy tego questa. Niemniej mam szczerą nadzieję, że się nie zbaguje, bo jeden z tych kolesi będzie nam później potrzebny i chciałbym, żeby on żył. Więc chciałbym też, żeby się nie zbagowało. Ten cień śmiesznie wygląda, jak jakiś potwór. W ogóle nie macha rękami, jak biegnie. I takie śmieszne kroki robi. Jest już stacja Janów. Co ciekawe, to jest chyba najwierniej odwzorowany budynek w całym Stalkerze. To wygląda dosłownie tak samo, wszystko tak samo, wszystkie te tory w rzeczywistości lecą tak samo, tylko że tu jest las. Nie żadna polana, tylko las. Jest stacja. Chyba tego budynku nie ma, aczkolwiek mogę się mylić. Ten jest na pewno i wygląda dokładnie tak samo w rzeczywistości. Co prawda nie byłem tam, ale widziałem na zdjęciu. A chciałbym pojechać kiedyś. Dzień dobry. Dobra. Musimy znaleźć tutaj w bazie kogoś, kto przyjmie monolitowców. Oczywiście uderzamy do powinności, bo to są nasi kumple. Pomogliśmy im już. Pomogliśmy im już nieraz. Spotkałem grupę bojowników, bla bla bla. Jest jeden problem, to członkowie monolitu byli zresztą, bla bla bla. Jak to byli? Ano jednak byli, widzisz. Bla bla bla, tak ufam im. Dobra, poprowadzę, wróć. Zanim poprowadzę twoich ludzi na pewną śmierć, zapiszę sobie grę. W porządku i teraz trzymajmy kciuki, żeby się nie pozabijali. Nie pozabijacie się, bądźcie grzeczni. Yeah, nie strzelają do siebie. Sukces. Juuu. Do szeregu. Ten ma fajny pancerz i ma fajną maskę, ale ja mam taką samą maskę. Właściwie to mam taki pancerz jak on, z taką maską jak on w tej chwili. W cieniu Czarnobyla można było zobaczyć swoją postać. Tutaj niestety nie, możemy zobaczyć tylko taki obrys tutaj, prawda, hełmu i pancerza, a w pierwszej części mieliśmy normalnie sylwetkę naszej postaci w pancerzu, więc można było zobaczyć, jak ona wygląda. Widzicie? Jak chcecie, to możecie. Czas na przysięgę. Czas na przysięgę. Staniemy sobie tutaj, jak Napoleon Bonaparte na takim podejście, albo Hitler, czy Stalin. Zachwianie i z odwagą służyć powinności, chronić ludzkość przed agresją zonę i zawsze przestrzegać kodeksu? Przysięgam, przysięgamy. Bajcy! Pozdrawiam was! Gratulacje z okazji dołączenia do powinności. Słuchaj moją komandę! Za mną! Naprzód marsz! No, dobra. Nasi przyjaciele z monolitu przyłączyli się do naszych przyjaciół z powinności, nie? Ziomek? Jak ty się nazywasz? Cichy! Dlatego nic nie mówisz. Hehe, żarcik, kosmonaucik. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, aby komentować, subskrybować, lajkować. Przede wszystkim komentować, jeżeli coś wam się nie podoba, to napiszcie, postaram się to poprawić. A w tym odcinku to będzie wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!